Listwa bagażnika do sedana. No jest kilka rzeczy do poprawy, jedną widać od razu. Poza tym cała listwa się trochę telepie, to pewnie dlatego, że dwa z czterech mocowań są połamane. No i jest też typowy dla tych listew problem z elektryką. A tak swoją drogą, to w tych miejscach klapy często korodują i tego nie widać, dopóki się tej listwy nie zdejmie, także polecam sobie zajrzeć. Ten częsty problem elektryczny, o którym mówiłem, to są korodujące styki miedziane na żarówki. W pewnym momencie te styki są już tak skorodowane, że żarówka nie świeci, bo nie ma kontaktu elektrycznego. A jeszcze później ten styk po prostu koroduje tak, że jest w stanie się złamać, także nie jest to nic fajnego. Jak widać, pełno zielonej patyny, efekt korozji miedzi przez wiele, wiele lat. U mnie już też te żarówki czasami nie świeciły właśnie dlatego, że nie było kontaktu przez tą całą patynę. Zamiast kupować nową listwę, kupiłem sobie kawałek blaszki miedzianej i stwierdziłem, że zrobię nowe konektory. No dobra, może nie wyglądają dokładnie identycznie, ale ważne, żeby działały. Na koniec jeszcze lakier bezbarwny do paznokci. Mam nadzieję, że choć trochę zabezpieczy przed korozją. Klosze i tak już miały popękane mocowanie, więc po prostu kupiłem nowe. Na szczęście są dość tanie. No i jak widać, pęknięcie, no i ślad po stopionym plastiku od gorącej żarówki. Na to pęknięcie klej dwuskładnikowy. Próbowałem to jeszcze jakoś wzmocnić tam, gdzie nie było widać, także jeszcze trochę superkleju i sody oczyszczonej. Nie wiem, czy to cokolwiek da, no ale kosztuje nic, także czemu nie? No i zostało pomalować. To jest to samo, co pokazywałem przy okazji malowania schowka na Piano Black. Także myślę, że nie będę się tutaj powtarzał. Zwykły jednoskładnikowy kolor i potem jednoskładnikowy bezbarwny akrylowy. Na koniec troszkę polerka i to w zasadzie jest wszystko.
No i chcę jeszcze odnowić jakoś te mocowania na śruby. Mam tutaj blaszki z mosiądzu, ale one są zbyt cienkie. Także myślę, że wykorzystam tą blaszkę miedzianą, która jest troszkę grubsza i jest sztywna. Także plan jest taki, żeby rozgrzać tą miedź, następnie wtopić ją w plastik, w ten sposób tworząc jedną całość. No niestety za płytko, także jeszcze raz. Na koniec jeszcze trochę kleju dwuskładnikowego, żeby to jakoś wzmocnić. No i psiknąłem też od zewnątrz czarnym sprayem, tak żeby się to nie wyróżniało. No i zostało jeszcze zrobić uszczelkę. Ta stara i tak już była do wymiany. Można kupić nowe, ale one są absurdalnie drogie. Także mam tutaj rolkę pianki zamknięto-komórkowej, kauczukowej. Dokładnie taka sama, jaką używa się do wygłuszania samochodów. Zamknięto-komórkowa, więc nie powinna puszczać wody, a jednocześnie już ma na sobie klej, także warto spróbować. To jest pianka 3 mm, ale teraz tak sobie myślę, że może 6 mm byłaby lepsza. No ale już przyłożyłem taką, to takiej użyję.